Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj Was na szybkie rozpakowanie słuchawek do usznych firmy Skullcandy. Dokładnie są to słuchawki dokanałowe, jak widzicie. Jest to model Smoking Buds 2. Takie słuchawki oficjalnie kosztują jakieś 150 zł. Kupić je można, z tego co widziałem, już za jakieś 120. No ale przyjmujmy średnią cenę, że jest to 150 zł. Słuchawki znanej firmy, renomowanej, zasłużonej już w kategorii słuchawek audio. Jak widzicie, mamy tutaj kolor limonkowy, czyli taką zieleń. Całkiem fajnie to wygląda. Na opakowaniu nie mamy co prawda za dużo informacji, że jest pilot z mikrofonem, technologia off-axis oraz jakieś etui podróżne. Sobie zobaczymy za chwilkę. Cóż jeszcze mamy z tyłu? Takie rozszerzenie informacji z przodu, czyli kontrola tych słuchawek poprzez tego pilocika z przyciskiem. Bardzo dobrze dopasowane końcówki tych słuchawek, tak żeby dobrze zakotwiczyły się w naszych uszach, żeby nie wypadały, ale to oczywiście sobie przetestujemy w praktyce. Na dole, moi drodzy, mamy jeszcze takie małe specyfikacje. Impedancja 18 ohm, wielkość przetworników wynosi tutaj 9 mm. Nie mamy tutaj co prawda zakresu częstotliwości, natomiast na stronie producenta mogłem wyczytać, że jest to od 100 Hz do 18 000 Hz. Mamy także wagę bez kabla, jedynie 4 gramy, czyli słuchaweczki ultra lekkie. A więc moi drodzy, otwieramy je sobie. Teraz zobaczymy, jak wyglądają. Ok, widzimy już w tej chwili więcej. Udało się już troszeczkę rozpakować. Ja jeszcze wypakuję z tego pakowania. No dobrze, słuchawki są już na zewnątrz. Zobaczcie, mamy tutaj faktycznie takie malutkie plastikowe etui. O, w środku jest instrukcja oraz też mamy wymienne końcóweczki. Są mniejsze niż te, które są zamontowane, tak więc będzie można sobie je w miarę dopasować. No, etui jest takie bardzo proste. Napis Supreme Sound, instrukcja użytkowania tego mikrofoniku i informacje gwarancyjne, czyli bardzo niewiele. A same słuchaweczki, zobaczcie, wyglądają tak. Jest to kabel o długości 1,30 m, nie plączący się, taka cienka tasiemka. Też z tego co wyczytałem, zastosowano tutaj miedź OFC, czyli przewodność tego dźwięku powinna być najwyższa. Mamy także pozłacany wtyk mini jack 3,5 mm, czteropinowy, transmitujący tak dźwięk wychodzący, czyli muzykę, jak i nasz dźwięk do mikrofonu. Zobaczcie, tak to wygląda. Zbliżając się do słuchawek, widzimy mikrofon. Tu mamy też przycisk wielozadaniowy. I mamy same słuchaweczki. Zobaczcie, pokazuję tutaj, jest bardzo bliska. Wykonane są bardzo fajnie. Mają takie elementy przezroczyste, gdzie widać w środku same przetworniczki. Wygląda to bardzo ciekawie i same te końcóweczki wydają się być bardzo mięciutkie. Powinny się bardzo dobrze dopasować do naszego ucha, nie wypadać z nich. Jak też spojrzycie sobie, te słuchawki są specyficznie zakrzywione właśnie też po to, żeby jak najlepiej się dopasować do uszu. Oznaczenia mamy, moi drodzy, pod spodem, czyli prawa oraz lewa. No cóż, sam materiał sprawia bardzo dobre wrażenie. Wydaje mi się, że ten plastik jest bardzo dobrej jakości. Mamy też oczywiście takie charakterystyczne zdobienia dla tego producenta, czyli te takie czaszki. Jestem naprawdę ciekaw, jak ten sprzęt będzie grał, ponieważ są to słuchawki już z takiej średniej półki, 150 zł, jak za słuchaweczki douszne, dokanałowe. Jest to kwota już taka dość konkretna, więc powinny grać za tą cenę znakomicie. Za jakiś czas przekonamy się o tym. Opowiem Wam o swoich wrażeniach w pełnej recenzji. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!